Cześć, witajcie w kolejnym vlogu, witam was serdecznie. Jak widzicie, jestem w nietypowym miejscu, bo dzisiaj będzie nietypowy vlog. W tym vlogu będę tylko ja, ponieważ do Łukasza przyjechał kumpel, mają męski wyjazd, a ja postanowiłam skorzystać i zrobić sobie solo wyjazd vanliferski. Jestem ja i moja fura, no i cóż, ruszamy na wycieczkę. Jestem już na miejscu, przyjechałam na takie pole piknikowe. Nie jestem sama, mam jeden sąsiadów, jakiś kamperek z Wielkiej Brytanii i tak to wygląda. Plan na dzisiaj jest prosty, dzisiaj będzie chill out, a jutro wycieczka. Powiem wam, że miałam lekkiego cykora, wyjeżdżając samotnie. Oczywiście najbardziej boję się nocy, bo chyba jeszcze nigdy samotnie nie spałam gdzieś na dziko. No i zawsze, wiecie, przychodzą takie różne myśli, czy ktoś nie będzie pukał, no po prostu strachy. Ale w sumie przedtem w ogóle przyjechało auto i się też trochę wystarczyło, co to za auto, czy ktoś nie będzie przeganiał albo coś. Ale okazało się, że w tym aucie przyjechali też jeszcze jacyś młodzi ludzie. Obok mnie zaparkowali. Dalej jest jeden kamper, ten, który tu był przedtem, a jeszcze w ciągu dnia przyjechały dwa kampery i tam siedzą, no, tacyś młodzi ludzie, gadają sobie, coś Francuzi. No, ale ta parka, tym małym autem, co przyjechała, strasznie mnie uspokoili, bo stoją obok i... Więc jest nas tu dużo, więc raczej nic się tu nie stanie. Począłem też na komentarze na Park 4 Night. Wszyscy zadowoleni są z tego miejsca, więc powinno być ok. Pokażę wam jeszcze tych ludzi, co przyjechali, bo widzę, że sobie przy tym patrzą wygotowani. Tutaj widać tylko ich stoliczek, mają otwarte drzwi, no i sobie biwakują. Tam jest drugi kamper, a tamten czerwony takie coś, to jest daszek toalety, więc jest w ogóle super, bo są łazienki. Once I wanted to be the greatest, to feast solid. Dzień dobry wszystkim, zaczynamy kolejny dzień. Jak widzicie, przetrwałam, spędziłam bezpiecznie noc, nikt mnie nie zaczepiał, nic się nie działo. Choć muszę wam się przyznać, że się budziłam kilka razy. Śniło mi się na przykład, że wypadały mi zęby i nie wiem, czy mieliście kiedyś taki sen, jest mega nieprzyjemny, bo te zęby się czuje, te kawałeczki tam. Także po tym się przebudziłam i potem jeszcze miałam jakieś takie dwie czy trzy akcje, widocznie moja podświadomość gdzieś tam czuwała nade mną, żebym się wybudziła w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, ale nic mi się nie działo, było cicho, spokojnie, nikt mnie nie zaczepiał, nikt nie pukał do busa, nikt się nawet tutaj nie kręcił, także wszystko ok. Dzisiaj ruszam na wycieczkę, jadę do takiego miasteczka, które nazywa się Alte, jest ono podobno bardzo piękne i ma taki bardzo portugalski klimat, w takim sensie, że nie zostało dużo tam jakby zmienione ze względu na turystów czy przyjeżdżających. Także zobaczymy, co tam się będzie działo, a potem planuję jeszcze iść na wycieczkę,
Przez to miasteczko przebiega tak zwana droga Via Algarviana i jest to taka trasa wędrówkowa prowadzona od granicy z Hiszpanią aż do oceanu, tylko ona nie biegnie tuż przy linii oceanu, tylko kawałeczek dalej w głąb lądu. Także mam nadzieję, że uda mi się także dzisiaj nią kawałek przejść. No i oczywiście zostańcie ze mną, zobaczycie, czy się udało. Mam nadzieję, że zobaczycie też jakieś ładne widoczki. A teraz idę jeszcze wam pokazać, jak za dnia wygląda to miejsce, w którym się zatrzymałam. Plecak spakowany, okulary gotowe, ruszamy. To jest oznaczenie tej trasy Via Algarviana. Powiedzieć, że mimo zapewnień przewodnika internetowego Alte jest dosyć popularny wśród turystów i nawet mijałam jeepy oraz autokary z napisem Safari, które zapewniają wycieczkę bez wychodzenia z pojazdu. Także turyści tutaj dotarli, ale to nic, jak się wyjdzie poza Alte, to już jest cisza i spokój. Słychać śpiew ptaków, szum drzew, pięknie. Na moją cześć psy szczekają. To wygląda jak dzika pelargonia. Znaczy nie wiem, czy jest coś takiego, ale wygląda jak pelargonia. Podróżowanie chyba nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. Wyznaczyłam sobie trasę, która szła tą drogą, której wam wspominałam, Via Algarvina, ale żeby nie robić, jakby nie wracać dokładnie tą samą trasą, za pomocą aplikacji Map3 wyznaczyłam takie kółko dookoła. No i w miejscu, gdzie miałam już nawracać, tak żeby iść w stronę z powrotem Alte, tam gdzie jest autko, okazało się, że droga jest zamknięta. Tam jest czyjeś pore mandarynek czy pomarańczy i ktoś zamknął tą drogę. Także musiałam iść do najbliższej wsi, ale jakby nie jestem już zaskoczona. Camino i to całe nasze podróżowanie już mnie nauczyło tego, że nie ma się co przywiązywać do trasy wyznaczonej, bo no, podróż ma czasami lepszy pomysł. Co najlepsze jest, chciałam zobaczyć wieś w ogóle nieturystyczną i chyba właśnie do takiej trafiłam, także nie ma tego złego. Chyba ktoś tu lubi majonez. Jeden majo. Ulica Majonezu. Hihi. Trafiłam z powrotem na tą drogę Algarvina. No i teraz już wracam do vana. Dobra, idę tu.
I jak widzicie, jeszcze 5 kilometrów przede mną. Doszłam do drogi, którą szłam przedtem, także jestem już coraz bliżej kamperka. Myślę, że mam jeszcze jakieś 2 kilometry, także za niedługo powinnam być już w domu. Na końcu jeszcze trafiam na jakiś teatr uliczny, także spoko. Jak widać, mimo że malutka miejscowość, coś tu się dzieje, życie się toczy swoim wolnym rytmem. A ja już jestem prawie przy Wanie. Jej! Ale pięknie. Na złoto świeci słońce. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Ja już zdążyłam wstać, byłam w sklepie po bułki, po sok do smoothie. Teraz robię kawkę. No i zaraz siadam do czytania i ostatnich poprawek mojej książki. Także tak spędzę dzień. Wam powiedzieć, że ostro pracuję, jest wieczór, cały dzień minął, teraz jeszcze muszę wrzucić posta na Instagrama promującego najnowszy vlog, także będę nad tym siedzieć i myślałam, że nagram jeszcze jakieś gotowanie albo coś, ale nie gotowałam, zaraz sobie zrobię kanapkę. Nie zjem dzisiaj obiadu, tylko zrobię kanapkę, bo cały czas poprawiam, cały czas piszę, cały czas coś kombinuję. Także taka jest rzeczywistość, nie nagrywam tego, bo praktycznie nic się tutaj nie zmienia, siedzę przy laptopie i nie licząc tego, że wstałam po herbatę, cały czas jestem w takiej pozycji. Dzień dobry wszystkim. To już ostatnia, czwarta noc mojego solo van life'u. No i ona dobiegła końca. Jak widzicie, jestem cała, zdrowa, nic mi się nie stało. Ja ruszam z powrotem do Łukasza. Kończy się też jego wyjazd. Zbieram to wszystko, pakuję i siadam za kierownicę i przy okazji wtedy opowiem wam jeszcze parę moich refleksji. Także jeśli chcecie usłyszeć, jak się czułam, zostańcie. Siadam za kierownicą, zaraz ruszam do drogi powrotnej i na koniec chciałam wam jeszcze podsumować cały ten wyjazd w kilku słowach. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że dla tych kobietek, które tam są, ile tam jesteście i się boicie, ja też się bałam. Bałam się zarówno rozpocząć cały ten van life prawie 2 lata temu, bałam się przez ostatnie kilka dni kilkukrotnie. Ale ten lęk mnie nie powstrzymał przed działaniem, przed byciem, przed doświadczaniem i myślę, że to jest kluczowe, że należy sobie odpowiedzieć, czy boję się i ten lęk mnie zatrzyma, czy boję się i mimo to robię swoje. Należy przede wszystkim pamiętać w tym wszystkim o bezpieczeństwie i o takich środkach, które można jakby przygotować wcześniej, że tak powiem. Czyli jeśli wybierasz się samotnie w podróż, koniecznie zadbaj o komplet dobrych, dodatkowych zamków na wszystkich drzwiach. To może być zasuwka, łańcuszek, cokolwiek. Byleby to nie był tylko zamek, byleby coś jeszcze tam było. Tak, żebyś mogła zostawić samochód i iść na wycieczkę spokojna. I tak samo byś mogła być w środku i zamknąć się także od środka. Jako kobietka, gdybym podróżowała solo, na pewno miałabym jakiś gaz pieprzowy. Oczywiście należy pamiętać, że nie we wszystkich państwach on jest legalny. Może paralizator, a może jakiś inny przedmiot, który ułatwiłby mi samoobronę.
Chciałam też powiedzieć, że w sytuacji zagrożenia, gdy ktoś z zewnątrz próbuje się dostać do środka, my mieliśmy kiedyś podobną sytuację i u góry będzie podlinkowany link do naszego opisu tej sytuacji, bo całej nie nagraliśmy, ponieważ bardzo szybko się rozgrywała. W takich sytuacjach z naszego doświadczenia wynika, że najpierw po prostu trzeba wyjechać, odjechać z tego miejsca, nie sprawdzać kto to, nie sprawdzać dlaczego. Ktoś próbuje wejść, czy coś robi z naszym vanem. Dlatego należy pamiętać o tym, żeby zawsze parkować samochód w taki sposób, by był możliwy bezpośredni, szybki wyjazd. Gdybym ja miała długofalowo podróżować samotnie, myślę, że sprawiłabym sobie jakiegoś kompana, prawdopodobnie psa, ze względu na bezpieczeństwo, dla towarzystwa, dla mojego komfortu i dla ciepła. Z takich czysto technicznych spraw muszę powiedzieć, że ja prawie 2 lata przyzwyczaiłam się do jeżdżenia naszym vanem i miałam kilka bardzo powolnych prób na autostradach, w małych miasteczkach, w jakichś wsiach, miejscach, gdzie było to bezpieczne. Nigdy nie jechałam po dużym mieście, ale myślę, że gdyby trzeba było, to bym sobie poradziła. Także jeśli boicie się prowadzić duże auto, to jest po prostu tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia, oswojenia się z wymiarami, z tym, jak takie auto się prowadzi, jak tutaj się siedzi. Bo jest troszeczkę inaczej. Ale jest to do zrobienia. Skoro mnie się udało prowadzić 6-metrowe auto, każdy to może zrobić. I z takich jeszcze kilku spraw związanych z samochodem, gdybym vanlife'owała dłużej sama, na pewno musiałam się nauczyć, co jest pod maską samochodu, bo na dzień dzisiejszy niestety tego nie wiem. Musiałabym na pewno też nauczyć się, co znaczy która kontrolka, i musiałabym, a to mam zamiar zrobić, nauczyć się zmieniać koło zapasowe. Także mam nadzieję, że jak wrócimy do Polski, będziemy mieć chwilę, wtedy Łukasz mi pokaże dokładnie, jak to zrobić i da mi spróbować. No i już na sam koniec chcę wam powiedzieć, że ja ostatnio spotkałam dziewczynę, która samotnie podróżuje, Polkę, Zosia się nazywa, i ona już od roku jeździ w swoim campervanie z psem i kotem i wszystko jest super, jest szczęśliwa, zadowolona, żyje życiem ze swoich marzeń. Miała kilka trudnych sytuacji. Raz włamali jej się do auta, na szczęście jej tam nie było i nic złego się nie stało, ale musiała wymieniać szybę. I raz zdarzyło jej się, że zakopała się na plaży w piachu i asystent odmówił jej pomocy, także musiała sobie poradzić sama z pomocą miejscowych ludzi, ale te doświadczenia pokazują tylko, że to się da, że nawet jak pojawią się problemy, to my kobiety też sobie poradzimy. Często jesteśmy bardziej kreatywne, także jestem przekonana, że każda z nas w podobnej sytuacji poradziłaby sobie. To tyle. Na koniec jeszcze pragnę wam zostawić w opisie kilka solo podróżniczek, które ja obserwuję na różnych mediach i może tam znajdziecie u nich jakieś porady, inspiracje, interesujące rozwiązania. Jeśli znacie kogoś, kogo ja nie wymieniłam, zostawcie w komentarzu, zróbmy sobie taką bazę inspirujących kobietek. A dzisiaj już się z nami żegnam. A, i jeszcze, jeśli nie subskrybujecie naszego kanału, wciśnijcie ten przycisk subskrybuj. Dla nas to jest ważne i dzięki temu będziemy mogli docierać do większej ilości osób. Trzymajcie się. A gdzie kluczyki?